Złom dobry, 9 marca, jestem pod dużym marketem służbowo dzisiaj i tutaj zajrzałem do toalety na chwilę, na ustronne miejsce i widzę, że jest duże śmieciowisko. O, śmieciowisko. Wziąłem sobie dwie reklamówki, żeby się przejść tędy, może będą jakieś puszki, tam widzę, jedna puszka leży. Ale jeszcze muszę pójść po rękawice, także do tych reklamówek dwóch biorę rękawice i przejdę się tutaj tym, to jest duży market taki w Bielsku-Białej, przejdę się może tutaj tym pasem zieleni tam i zobaczymy, mam dwie reklamóweczki, papierowa jedna, druga foliowa, tylko jeszcze rękawice i zobaczymy, czy tutaj warto przyjechać tak ogólnie na puszkowe zakupy. Pauza. No, zaczynamy od tego miejsca. Byłem tutaj w poniedziałek też tam, gdzie mniej więcej stoję teraz i powiem wam, że były puszki, więc myślę sobie, że tutaj ktoś chodzi i zbiera. Tam jest jedno. Zajdę tam na dół, chociaż no po jedną puszkę, czego się nie robi dla kanału. To zejdę tam pomału. Okej. I tak, jedną rękę. A dwie puszki są. Jest nagroda za to, że zszedłem. Dobra. Reklamóweczkę wyciągamy. Reklamóweczkę. Okej. I teraz tak. Rękawiczkę mam tylko na lewej ręce, więc zabieramy jedną puszkę. Przepraszam, że tak się obraz wam chybota, ale taka to jest właśnie robota i tu jest energetyk, jest go też. Dobra, nie będę chodził po rowie, będę chodził tylko po tym, na górze, ała, na górze, dobra. Idziemy tu tylko górą, przejdziemy ten długi pas i zobaczymy, co się wydarzy, ile puszek znalazł. Хорошо? Dobra. A tutaj ci, którzy śmieci zbierają, mogą przyjechać się realizować spokojnie. Ja stwierdziłem kiedyś, że to są prace syzyfowe i trzymam się mojego stwierdzenia, ponieważ są to prace syzyfowe. O tak. O tak. O tak. Jedna, następna i następna. Puszek to przynajmniej są jakieś, że tak powiem, przychody, dochody, nie? A znacie mnie, wiecie, że ja tylko na zysk jestem nastawiony. Po prostu nie chcę pracować za darmo. Aha, tu warto przyjechać, ponieważ tam w dole widzę, że są dużo. 2, 3, 4, 5, 6. Tam dzisiaj nie wchodzę, bo nie mam czasu, ale 6 w jednym miejscu. Aha. Czyli puszki tu wyrzucają. 6 w jednym miejscu było. A my idziemy dalej, rekreacja. Ktoś przyjdzie, te śmieci pozbiera. To będzie, co się stanie. Przyjdą następni, narzucają następnych śmieci. Tu może zejdę po tego żywca. O. Cyk, kolejna, cyk, kolejna, dobra. Po prostu narzucają nowych śmieci, także jest to sprzątanie tych śmieci. Jest to praca syzyfowa. O tak, puszki, o, tu black, chociaż green, ale black. Ale wiecie, jak ktoś nie ma pomysłu na swój kanał, wiecie, jak ktoś nie ma pomysłu na kanał, to zbiera śmieci. Wtedy jest dobrym człowiekiem. Tak, tak. Dobrym człowiekiem, dobrym. A ja jestem złym człowiekiem, bo ja tylko puszki zbieram. Puszki metalowe, okruszki. O, Tatra całkiem blisko. Tatra całkiem blisko.
skoro już tu jestem, to przebadam teren. Jakby ktoś maseczki chciał, to są całkiem w dobrym stanie, używane, ale w dobrym stanie. Ciepło jest już, wiosennie dzisiaj. Tutaj się schylę. Pomacz ja to. Nie chce ze mną pójść. Dobra, już mnie boli ręka trzymania telefonu. Zaglądam, patrzę, obserwuję. Dużo tych maseczek tutaj jest. Dużo maseczek tu występuje. Tak, ja sobie rymuję, bo chcę i lubię. Komuś się nie podoba, to nie musi tego słuchać. Jest kolejna puszka. O, tam jest kolejne. Zejdę, tyle to zejdę. Te dwa kroki. Okej. Jest żywiec. Nie żywiec. Tyskie, całkiem bliskie. O, całkiem bliskie tyskie. Jest i ono. Już zapakowano. Ha! Śmieć wszelkiego rodzaju. I w dużych ilościach. Ha! Tu będzie warto przyjechać latem. Tutaj już jest ten niski, że tak powiem, zjazd. Więc ładujemy. Jedna. Zmienię sobie rękę. Tą bez rękawiczki będę ładował. Druga. Trzecia. Wszystko ameryniowe. Nie jakieś stalowe. Tak, zbieram na paliwo. Na start, jakby ktoś nie wiedział. Na start, na paliwo. Ożywo. O dziwo. Ożywo. Że nie tylko w Wielkiej Brytanii pełno puszek, ale w Polsce też. Czy to widać? Reklamówka prawie pełna. Tylko to jest, wiecie, takie miejsce. Trzeba tu przyjechać. Paliwo na Shellu, który miałem, po 8,19 już jest, także tam leży Red Bull, tam nie będę wchodził, tam jakieś piwo. Są tu puszki. O, są puszki? Są tu puszki. A, jedna, druga, trzecia. O, dziękuję. Prawie reklamówka cała. Wiosna już nadchodzi. Życie się rodzi. W drzewach, w naturze. Dobra, tam do tego pojemnika na odzież idę. I wracam zaraz z powrotem. Bo muszę jechać zatankować auto i do domu, bo nie wiadomo co się może wydarzyć w każdej chwili. Praca w transporcie. Żona mnie zawsze pyta, kiedy będziesz w domu? Ja mówię, nie nauczyłaś się jeszcze przez tyle lat, że nie wiadomo kiedy będzie w domu. Czy w ogóle dzisiaj, czy jutro. A, reklamówka prawie pełna. Tutaj warto przyjechać. Tutaj, powiem wam. Tam jest foliowa niespodzianka, zafoliowana. Raz, dwa, trzy, chyba z pięć puszek jest, ale zostawię je dzisiaj. Nie mam czasu. Nagrywam tylko taki dzisiaj rekonesans, wiecie. Zwiady. Tutaj są zwiady dzisiaj. O. Dobrze, że wziąłem dwie reklamówki, nie jedną. Bo jedna mi chyba nie wystarczy. Tam do tej wody bez chwytaka nie uderzam. O. Jest obfitość. Pomyślą chłop. Zbiera puszki z telefonem. Chodzi. Chyba nienormalny jakiś. Na pewno nienormalny. O, panie i panowie, patrzcie tam. Co się tam dzieje? No nic, nic, zostawię to. Te głębsze tematy, tam dalsze tematy. Muszę wziąć drugą torbę. Hej! Panie kolego. Tu warto przyjeżdżać po prostu. Warto. Papierowa torba ekologiczna.
Dobra, ja spauzuję, bo nie umiem się połapać tym wszystkim jedną ręką.